Dzisiaj pokażę Wam, jak robimy minionkowe cukierki. Mam czarną, białą, niebieską i żółtą karmelową masę. Najpierw zaczynam od robienia oka minionka. Potrzebuję do tego karmelową, białą masę i do tego trochę czarnej. Z czarnej będę robiła takie kółeczko w środku, które jest w oku i opatulam to białą masą. Teraz ważne jest, żeby cały czas tą masę kulać, żeby była okrągła, żeby nie zmieniła kształtu. W międzyczasie muszę sobie podgrzać niebieską i żółtą masę i biorę czarny karmel, który będę naklejać na to białe oko, no bo wiecie, minionki mają takie okulary, które mają obwódkę naokoło i właśnie to teraz będę robić. W czasie, w którym ja będę robiła tą czarną obwódkę, Ania będzie mi turlać to oko, bo gdybyśmy zostawili je tak, straciłoby kształt, zrobiłoby się takie brzydkie, płaskie. Teraz musimy sprawdzić długość, czy jest taka sama, bo obwódka musi być tak samo długa jak oko. Oprócz tego trochę poszerzam, żeby mi po prostu starczyło na całe to oko. No i już powoli oko mamy gotowe. Oczywiście dalej trzeba je kulać lub turlać, jak tam wolicie mówić. Ja mówię raz tak, raz tak. No po to, żeby właśnie, tak jak już wcześniej mówiłam, żeby nie straciło swojego kształtu. My spontanicznie stwierdziłyśmy z Anią, że zamiast jednego oka, tak jak przy pierwszych minionkach, zrobimy dwa. Rozciągnęłyśmy troszeczkę tą masę i będziemy ją dzielić na pół. Do podzielenia tej masy, tego oka, użyję szpachelki, tak jak robimy to przy ciachaniu cukierków. No i teraz zabieramy się do łączenia jednego oka z drugim. Ania będzie tu pilnować, żeby wszystko ładnie wyglądało, a ja będę jej doklejać po kolei różne masy. Niebieską i żółtą, bo na niebieskiej będzie jeszcze uśmieszek i teraz właśnie widać, jak go robię. I jego też będziemy przyklejać zaraz. Ok, teraz jeszcze do tego mojego uśmieszku muszę dokleić więcej niebieskiej masy. Potem będziemy to przyklejać, ale zanim będziemy przyklejać uśmiech, to zaraz musimy te oczy przykleić do siebie nawzajem, żeby już były stabilne. Najpierw dodaję trochę żółtego koloru i zobaczcie, jakie mamy fajne oczka. Teraz czas na jeszcze więcej żółtego koloru. Ania teraz musi to tak ładnie kulać, żeby nie zmieniło kształtu. Ale to już chyba wiecie, po co jest to całe turlanie, kulanie. No i teraz czas na niebieski kolor. Najpierw daję trochę między oczy, po to, żeby się nie skleiły. Teraz dodaję jeszcze trochę niebieskiego i na to doklejam uśmiech. Wypełniłam wzór jeszcze większą ilością niebieskiego karmelu i teraz po bokach będziemy dodawać czarne paseczki. No i mamy już gotowy wzór. Teraz wystarczy tą masę rozciągnąć na ruloniki. Ten początek, który odcinamy, zazwyczaj używamy do zrobienia albo gratisów, albo jakiegoś ciekawego lizaka. Teraz tniemy ruloniki, które musimy oczywiście turlać, po to, żeby nie zmieniły kształtu, żeby były ładne, równe. Tak więc, jak widzicie, żeby wzór ładnie wyszedł i cukierki były równe, trzeba je turlać. No i teraz zostaje nam ciachanie cukierków. Oczywiście tutaj w lekkim przyspieszeniu. Jestem ciekawa, czy podobają Wam się takie filmy z moim głosem, czy jednak wolicie, jak w tle leci jakaś muzyka. A tu już gotowy cukierkowy minionek. Co sądzicie?